jestem w tej chwili na ulicy 3 Powstania Śląskiego. Wyjeżdżam na Aleję Piłsudskiego z zamiarem przejazdu do ulicy Tysiąclecia. No, nie mam tutaj żadnej informacji, aby do ulicy Tysiąclecia w kierunku Wordu był jakiś objazd. Mam rondo, więc oczywiście patrzę sobie na lewą stronę, jest wszystko ok. I zwróćmy uwagę, tutaj nie mam przejazdu na drugą stronę, czyli jestem zmuszony do zjazdu z ronda jazdy w kierunku centrum Dąbrowy. Czyli jedziemy tutaj przez ten odcinek wzdłuż torowiska na wysokości Manhattanu. Miejmy nadzieję, że tutaj jakaś informacja o objeździe do ulicy Tysiąclecia będzie. A takiej informacji tutaj nie ma. I to jest, można powiedzieć, problem dla osób, które, no, które nie są z Dąbrowy, które Dąbrowy nie znają. Bo do ulicy Tysiąclecia możemy zarówno tutaj pojechać w lewo, czyli przez ulicę Leśną, jak i możemy sobie po prostu zawrócić. I z tego, co się orientuję, tutaj już powinna być tablica po zawróceniu, a więc ci jadący w kierunku Gołonoga mają dużo łatwiej, aniżeli ci gdzieś jadący tutaj z tej strony, co ja nadjechałem. Nie twierdzę, bo być może, że przed na przykład rondem budowniczych Huty Katowice może jest informacja, aby od razu do Tysiąclecia jechać z Kasprzaka. Być może od ulicy Tysiąclecia jest informacja, że trzeba pojechać w prawo. Tutaj proszę, objazd do ulicy 11 listopada, on jest zasłonięty tutaj przez te ciężarówki. Tu go chyba też nie będzie widać dokładnie, bo jest zasłonięty. Był tam taki moment, że było ten znak widać i jest tutaj wskazany jako na wprost. Oczywiście tutaj przez to torowisko musimy przejechać. Zjeżdżamy z ronda. Powiem szczerze, przed skrzyżowaniem z ulicą Kasprzaka nie widzę informacji o objeździe do ulicy Tysiąclecia. No tak naprawdę ten objazd jest tutaj w prawo. Tak więc takie to wszystko jest, można powiedzieć, no niedoznakowane jak należy. I oczywiście w prawo w ulicy Kosmonautów. Koniec objazdu, ale oczywiście żadnej takiej tabliczki tutaj nie ma.
objeździe. Nie ma. Tu jest koniec objazdu. Przejadę jeszcze ten kawałek tutaj do następnego ronda. Zobaczymy sobie, czy w drugą stronę jest tablica. Już wam mogę powiedzieć, że takowej nie ma. Tak więc nie ma żadnej informacji, że ulica Tysiąclecia do Piłsudskiego jest po prostu nieprzejezdna. Trochę niefajnie, bo tak zostawieni kierowcy są sami sobie, szczególnie ci, którzy Dąbrowy nie znają.